Przed nami długa wyprawa. Nie dla chłopców. A dla elfów też nie. Ależ, kurde, no, troszkę tego parowania będzie trzeba dołożyć. I teraz zobaczmy, jak działa. O, przypływ szału jest, tak? O, czyli przerwać atak. Chyba się udało. Nie wiem, czy o to chodziło, ale... O, tak! Tu jeszcze mamy takie właśnie... O, mroźny pęd. Tu jeszcze mamy właśnie takie najazdy kamery. To jest piękne. To też było na tych... W sumie trailerach chyba, nie? No, trzeba wykorzystywać. Ja cię kręcę. No to nabiera rumieńców. To nabiera rumieńców jeszcze. Te kontrataki. Te tarcze. Fajnie to usprawnili. Naprawdę w punkt. Naprawdę w punkt. I też widać, że twórcy słuchali tego feedbacku, który był po pierwszej części. I to jest ogromny plusik. Ogromny plusik. Tam mamy skrót. Na zbieractwo później. Nie. To jest kurde jak... Jak małpa jakaś. Tu byśmy mogli się zaczepić. Tyże, co tam nam ogarniesz? Tak, w ten sposób. No i naprawili i też ulepszyli to, co właśnie było słabsze. Może kamień zmierzchu nam z nim pomoże. Odbijaj topór od kamieni zmierzchów, aby wytrącać... A, z równowagi. Fajnie. Nawet w walce to można wykorzystać. Proszę, proszę. Ojcze, tutaj! Dobra, wiem, fajnie, ale... Tu widziałem bardzo dużo sekretów jeszcze, więc... Poczekajcie, poczekajcie. Tutaj nic nie odbije, poza tą walką. No i tu są zamknięte. Ale z drugiej strony, tam bym gdzieś się, kurczę... Przekradł, da radę? Nie. Chyba nie. Chociaż? Dobra, spróbujmy tu. Nie tędy. Kolejna wyżyna. Złapać. Nigdy nie widziałem, że elfy światła tak dominowały w świątyni. To nasza sprawka. Widać, namaścili nowego strażnika świątyni. Odpowiednika Asfarta Liofura. Króla ciemnych elfów. Pewnie odszedł do światła. Dobra, wiecie co? Potrzebuję jeszcze zdobyć jakieś światło do odbicia. Okej, tu jest fajnie. Żeby mi się ta brama otworzyła. O, tu coś jest. No, czyli to można ruszyć? A gdzie była ta... Ta bramka do otworzenia? Zaraz sprawdzimy. Ciężko z tego punktu to zauważyć. Ale fajne. A, tutaj. Dobra. W sumie dziabnijmy tu. Elegancko. Trzeba wybić dobry moment. Ja cię kręcę. Ale te zagadki są takie nie za trudne, ale też nie za łatwe i dają takie poczucie, że coś tam rozwiązaliśmy, jest miło i jest jakieś wyzwanie. Fajnie. Prosty amulet, odrodzenie, akcesorium. Runiczne wyposażenie. A ja kamienia chyba nie kupiłem, nie? Kurde, Sindri. Możesz gdzieś tutaj się odrodzić albo coś? Zawsze zapominam o tym kamieniu, bo raz wykorzystałem i... Teraz taki ząg. A przydaje się, przydaje się. Na jakiegoś takiego właśnie pobocznego, bo w fabule nie powinno być źle. Elf światła z lewej! W fabule właśnie nie powinno być źle, ale...
Ale patrzcie, tutaj można wykorzystać. Ale jazda. Bomba światłości! No. Na dwa razy. No i też Atreus już teraz atakuje w ten sposób, który widzieliśmy... Jaka jazda? Który widzieliśmy właśnie w jego walce, nie? Samodzielnej. Spójrz na ten posąg. Te kryształy. Elfy też takie mają. No. Wygląda jak Odyna. A, kryształy wciąż tworzą świetlne mosty, ale teraz elfy je noszą. Sprytne. Prawie na miejscu. Czekajcie. Prawie na miejscu? Wydaje mi się, że wandalizm coraz bardziej go pociąga. Jeszcze trochę i zacznie tłuc ceramikę. Idziemy dalej? Grecką? Pewnie grecką. Przynajmniej zbliżamy się do celu. Spójrzcie w górę. Widzicie? W środku przestrzeń zdaje się większa. To wszystko cały czas tu było. Nie, no to jest monumentalne. Ile tutaj pracy. Naprawdę super. Natomiast tutaj mamy, proszę państwa, skrzynkę, której na pewno nie opuszczę. I to będzie czasówka. Tylko może być na przykład z odbiciem światła trzecie. Bo tak, tutaj oczywiście są dwa dzbanki. Malowane dzbanki. Gdzie jest trzeci? Tak bym go czuł, żeby był gdzieś tutaj. Tak, tak, ale spokojnie, spokojnie. O, tu ewentualnie może coś być, nie? No i jest. I teraz tak. Pyk. Poczekajcie, ja tu skrzynię robię, a nie... Kurde, chyba nie zdążymy. Chociaż... Tak, musimy najpierw walczyć. Ale jest do ogarnięcia, nie? Skrzynka jest nasza. Skrzynka jest nasza. Kurde, no, można to wytrącić. Jeszcze przypływ. Spójrz w prawo. A tego już się chyba nie dało, nie? Dobra, mamy to. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś tam się bawił, ale... Dobra, ja ogarnę sobie tą skrzynkę, bo jest mega ważna. To może być jabłko, nie? Bomba światłości! Nie interesuje mnie to. Jakieś bomby światłości. Ja tutaj gram na żyćko. To kwestia życia i śmierci. No jeszcze tego nie otworzymy. Ktoś tam został, jakiś... Elfi Huntswot. Huntswot! Dobra, czyli tam jeszcze wrócimy. To tak, można odbijać. Dostał! Ej, dostał! I to jest ogłuszenie na raz. Niesłychane. Dobra, super, jasne. No te bombki też można odbijać, ale... Niekiedy nie zdążymy. Bardzo mi się podoba ta walka. Ajajaj. A, dostał! Dostał przy okazji. Jak spadł w przepaść, nie wierzę. Ale z drugiej strony... Właśnie tarczą można troszkę powalczyć, nie? Ach, nie dostał teraz. Troszkę właśnie go tarczą pobić, albo...
Oburącz jest też w porządku z ogłuszeniem. Nie jest źle. Dobra, idę po to moje jabłuszko. Ewentualnie może być róg, ale... Stawiam na jabłuszko, które nam da już jeden pasek zdrowia. Jest jabłuszko. Tak, mamy dwa. Dwa dostępne. No i pięknie. Czyli teraz powinny być albo trzy, albo jeszcze dwa zostaną. Zobaczymy, jak to wymyślili twórcy. Ale to w walce fajnie wykorzystywać. Tarcza jeszcze, uniki. O, jest kruczek. Kurde, jak się ruszył. Tak? Zginął? Zginął. Dobra. Aż dziwne. Sreberko. Wszystko musi być. Znowu świetlne. No te kamienie. Na tarczy tego posągu jest kamień zmierzchu, ale stąd go nie trafisz. Skjalf! Myślicie, że można zakończyć konflikt między elfami? Gdyby Freyr nie opuścił tego świata, pokój mógłby trwać, ale teraz... Naprawdę chcesz winić za wszystko Freyra? Ta wojna zaczęła się długo przed jego przybyciem. Ale to on miał szansę położyć jej kres i uleczyć ten świat. Musiał wybierać. Wybrał źle. Może dla Alfheimu, niekoniecznie dla siebie samego. Może. Każdy ma prawo wybrać. Ciekawe, co w tym Vanaheim będzie. Dobra, czyli tak, tam musimy obrócić. To najpierw sobie to obrócimy. Tu są jeszcze takie miejsca chyba w marmurze, gdzie to może zostać zatrzymane z toporkiem. Ciężko powiedzieć, jest skrót. Musimy to przestawić po prostu, nie? W jakiś sposób. O! A tu jeszcze coś widzę do zniszczenia. Tarcza przesunięta. No ale... Czy to na pewno tak? Tylko z którego punktu teraz strzelać? To jest pytanie. Tu można coś strzelić. Tak. Udało się. I mamy to skrzydło. Super. Dobra, chodźmy na dół. Już teraz ostatecznie. Powinno wejść. Chociaż? Jeszcze nie wchodzi. Co w górze? Jeszcze mogę to jakoś przełączyć? Może tutaj coś? Albo z innego kąta po prostu, nie? Uderzyć. Może spróbujemy z innego kąta. Tak, stąd. Nieźle, bracie. Kurde. To była zagadka, chyba najtrudniejsza na razie. Ale fajnie, udało się. Idziemy. Bracia. Bracia broni. I zagadek. O kurde. Wyszliśmy na zewnątrz? Chyba tak. Ale może to tylko burza. Może uda nam się to zbadać, kiedy odkryjemy przepowiednię tajemniczej wieszczki. I tliny? No tutaj jest jasno, a jasno. Jak tam tyże? Widzisz już dobrze? Tam, z centralnej komnaty dostaniemy się na szczyt, kiedy już przejdziemy przez kolejne świetlne drzwi. Albo świetne drzwi. Ty byś tu pasował, ci powiem, tyże. Ty byś tu pasował. Ogólnie do tego świata. Wysoki. Szczupły. Umięśniony.
Tu nie przejdziemy. Macie jakieś pomysły? Dobra, tu coś mamy, proszę państwa. Dźwięko kamień. Jest źle ustawiony. Źle ustawiony? Może jeśli... Pozwólcie, że to przyspieszę. Co ty robisz, tyże? Kąt jest już odpowiedni. Nie, nie jest. Mówisz, że kąt jest odpowiedni, ale... To ja się jeszcze muszę ustawić, tak? Mondralo. Dobra. Dobrze. Polecam. Dobrze. Kurde, pochwalił go. Światło Alfheim zapiera dech. Zapiera dech w pierścieniach, nie? Nic. Jak to? Poprzednim razem słyszałem mamę. Teraz już nie. Jej dusza zjednoczyła się ze światłem. Za sprawą sił starszych niż sam. Odnalazła spokój, Atreusie. Mam nadzieję. Kiedy ojciec wszedł do światła, to potem... Wszedłeś do wewnątrz światła Alfheimu? Tak. I nadal jesteś wśród nas w jednym kawałku i zdrowy na umyśle. Powiedz mi, Kratosie, co tam widziałeś? Zachowam to wspomnienie dla siebie. Ale byłem tam bardzo krótko. Tak ci się tylko wydawało. Byłem uwięziony. Atreus wiele ryzykował, by mnie uwolnić. Coś niesamowitego. Dobrze. Teraz do tryptyku Groe. Spotkałeś kiedyś Groe? Wiele razy. Ale stale dręczyły ją wizje, więc... Rozmowa była... trudna, mówiąc krótko. Co robisz? Coś... usłyszałem. Ojcze, ona... nie żyje. O kurde, Kratosie. Robisz się miętki. Trochę się tu zmieniło. Poprzednio było tu jedno wielkie gniazdo. I chmara ciemnych elfów. I... Przez cały czas myślałem, że król ciemnych elfów... Że wszystkie ciemne elfy... Tyże? Tak. Pomogliśmy złej stronie? Jesteś pewien, że to właściwe pytanie? A jakie byłoby właściwe? Czy istnieje dobra strona? Właśnie. Co sądzisz, Atreusie? Mamy w tej wojnie dobrą stronę? No... nie wiem. Skoro nie wiesz, to nie wybieraj. O kurde. Mądre słowa. Ale... kurde, Kratos sentymentalnie cały czas. I on wejdzie jeszcze do tego światła. Naprawdę wejdzie. A tu jest coś ciekawego. Tu jest jakby walka. Może to tylko do walki będzie potrzebne, ale... Trzeba się rozglądać, nie? Bo zagadki mogą być wszędzie i pod... różnymi kątami trzeba sprawdzać.
te kamienie. Ja cię kręcę, ale to jest mega. Co my tu mamy? Ja bym się jeszcze rozejrzał. Ale chyba czysto, co? Nie ma jakichś znajdziek. Ciężko powiedzieć. Mają te posągi. Naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie tu. To mi przypomina troszkę takie Śródziemie, nie? Władca Pierścieni teraz. Tu jest. O, już jesteście. Czołem. Wiesz co? Potrzebuję kamyk. Wierzysz w przeznaczenie, Sindri? O, no coś ty. Czy myłbym ręce tak często, gdybym sądził, że moje czyny nie mają żadnego znaczenia? Na to, jak przebiega nasze życie, wpływ może mieć tylko jedno. My sami. Hej, Sindri. Chyba poprzednio twoja kuźnia była po drugiej stronie. O, ktoś tu ma oko do szczegółów. Może elfy światła uznały, że tutaj prezentuje się lepiej. Słyną z wyczucia estetyki. Szczerze? Nie mam pojęcia. Ale darowanej kuźni nie zagląda się do pieca. Jest tam brudno. Fajne, fajne, fajne. Powodzenia. Dobra, wiesz co? Ja potrzebuję... A, tutaj widzę, że coś na pancerzu. A, na ramienniki oświecenia są? I to tylko za srebro? Daje nam siłę, ale mniej run. Znaczy więcej run i mniej siły. Tylko można później to awansować, nie? Krasnoludzka stal znowu. No nie wiem, czy ja chcę takie coś. Bo to jest bardziej pod runy, ale mniej siły. Runa na 13. Co, może dziabniemy, nie? Może dziabniemy sobie nowe. Pancerz na biodra. No dobra, zrobimy sobie. Czemu nie? To dawaj, majster. Kuj. To chyba najlepsze z moich dzisiejszych. Wybieramy. Zrobimy sobie wszystkie pancerze, jakie będzie się dało. I to też tak klimatycznie zawsze, nie? Ja lubię coś takiego, że jednak klimatycznie jesteśmy ubrani. Okej. Noś to z dumą. Dobra, no i elegancko. Czyli tu mamy całe. No później się zmieniają kolory. To jak już jesteśmy przy sprzedaży. Fajnie, i teraz specjalne. Tak, to musimy sobie kupić. Dobra, mamy jeden kamor. Jeden kamor. Kurde, wyglądamy jak elf prawie. Tylko wiecie co? Jeszcze była taka druga odnoga. Tu mnie coś korci. O, jest skrzyneczka chociaż, dobra. Jestem prawie na miejscu. Tu na dole poprzednio stała skrzynia Nord. O, już jej nie ma. O nie. Właśnie też liczyłem na taką skrzyneczkę. Z miodem. No dobra, wiem, że ty nie zbierasz żadnych fantów. Ale my musimy. Giganci lubili ukrywać sekrety w zasięgu wzroku. Nie widziałeś jeszcze tego? Ach tak. Widzimy tu, jak Groa szuka swojego zaginionego męża. Robiła wszystko, co mogła. Medytowała długie tygodnie. Niestety znalazła coś innego. Wizję Ragnaroku. Wieść o wizji Groy dotarła do Odyna. Odszukał ją i zażądał, by wszystko mu powiedziała. Nie spodobało mu się to, co usłyszał. Żelazny las? To przecież... Właśnie, co to za miejsce? Mityczne sanktuarium gigantów. Ciekawe. To jest w Jotunheimie? Wiem, że część gigantów tak myślała, ale byli w błędzie. To tylko idea. Metaforyczny raj. Nie istnieje. Zapewne Groa chciała, by jej prochy zabrano do Jotunheimu, a jej dusza odnalazła spokój w świetle. Wątpię, by Odyn spełnił jej życzenie. Champion? Coś mi się zdaje, że to... Ja. Nie pochlebiaj sobie.
Ano, lepiej nie szukać w tych obrazach dosłownego sensu. Przepowiednie to grząski grunt. Chociaż niektóre są dość oczywiste. Ragnarok. Ano, kres wszechrzeczy. Czyli to koniec. Nie zdołamy go powstrzymać. Musi być jakiś sposób, skoro to wszystko ukryli. Patrz, tyże! To właśnie zobaczyliśmy. To ty! Podczas Ragnaroku! Nie. Nie chcę. Nie mogę. A to co? Pierwsze widzę. Asgard zniszczony? Ale inne światy kwitną? A Odin ginie. Kłamała. Groa kłamała. Jasne, że tak. Odin opiera się na zwykłej bójdzie. Czyli możemy zwyciężyć. Pokonać Odyna! Nie jesteśmy częścią przepowiedni. Ale to Tyr prowadził szarżę na Asgard. No i była tam armia Hel, i elfy, i Champion. Dobra, nieważne kim on jest. Ale pierwszy raz wiemy coś, czego Odyn nie wie. Możemy z nim wygrać! Tyrze? Ta przepowiednia nie może o mnie decydować. Ale przecież widziałeś... Nie, Atreusie. Tak nie można. Chodź. Porozmawiamy później. Już czas. Nie powstrzymamy Ragnaroku, ale możemy zwyciężyć. Jeśli Asgard zostanie zniszczony, Odyn nie będzie jedyną ofiarą. Musi być inna droga. Jak? Co widziałeś? Całkiem sporo. Groa okłamała Odyna. Ragnarok nie oznacza końca wszystkiego. To tylko koniec Asgardu. Tylko koniec całej krainy? Tak? Nie pomyślałeś o jej mieszkańcach, przyrodzie? O tych, którzy nawet nie wiedzą o występkach Odyna? Wystarczy. Po powrocie będziemy mieli wiele do omówienia. Po powrocie będziemy mieli wiele do omówienia, chłopcze. Jeśli się nie wymkniesz znowu. Wszystko widziałem. Nie mogę ci zaufać. Skupmy się na opuszczeniu tego miejsca. Racja. Tak myślałem, że to jest do walki potrzebne. No i nie odbiło się tak fajnie. Dlaczego to tak się nie odbija fajnie? Dobra, jedziemy z koksem. Mieczyk do boju. Wow, to też było fajne. A ty, że ty coś tam bijesz się, czy nie za bardzo? Chyba Tyr nadal się nie bije. Patrzcie to! Jaki sprytny elf. Tyże. Ty tak się chowasz po prostu, tak? Kurde, ten Tyr jest totalną za... Ten tutaj się bawi! Ten Tyr jest dla mnie zagadką. O, to jest to odbicie. I teraz zmusimy go do walki. Będziesz walczył, Tyrze. Nie ma ucieczki. Dobra. Zostawmy sobie troszkę. Czyli to było do walki potrzebne ewentualnie. Co, już wracamy z Alfheimu? Nope. Lubię te ataki też z wyskoku takie potężne, nie?
O, poziom brązowy. Tu mamy też takie oczywiście... O. Zabite elfy. Różne questiki, które można przez całą grę ogarniać, nie? Krasnorosty? Wow! Ej, to było też sprytne. Kratosie! Ach, nie zdążyłem, bo chciałem uniknąć, ale... To już mniejsza. No, macie. Macie sztuczki. Czy on mnie światłem omamił? Na dole! Co tam? Luta? Nie. Nie będziemy im tu rozwalać. A to takie małe, wiesz? To by można chyba rozwalić? Nie, dobra. Nie. Tu by się przydała taka Sparta typowa. Z kopniaka. Dobrze, dobrze. Idziemy za tyrem. Gdzie on polazł teraz? Jeszcze na dół chyba. Tylko czy my mamy jakieś po drodze znajdźki? To będzie ciekawe, ale chciałbym odwiedzić. Spoko, spoko, chyba uciekamy. Ziup. Tu jest też fajne. Światełko. Bingo! Pięknie. O, jakaś bombka. A, ten wybucha. Super. Ja już potrafię, gro, spokojnie. Muszę się o mnie nie bać. Dam radę. To tyle. Strasznie się ożywił. Wszystko z nim dobrze? Skup się, Atreusie. Ożywił się fest. Jak on ma uczestniczyć w tym Ragnaroku, to już mu się tak nie uśmiecha. Ale tu powinniśmy coś zrobić. No nie, ewentualnie... Ewentualnie na dół, ale myślałem, że jeszcze jakieś tam znajdźki mogą być. Tędy! Dobra, pięknie, dzięki. A co na to wszystko, Mimir, co? Troszkę się uśmiałeś z tej przepowiedni, ale... Co ty o tym sądzisz? To chyba przy kolacji dopiero omówimy. Z Brokiem. U Sindriego w pięknej... mieścinie, co? Chyba tak. Oj! Co to jest, Alba? Kurde! Ja tutaj od razu ze Spartą wjeżdżam. No i to jest to, nie? Ja to potrafię, tylko Spartę włączyłem po prostu. Spójrz w prawo! Ale fajna, fajna bitka. Ogólnie elfy, jako taki design i szybka walka, bardzo mi się podobają. No też można troszkę wytrącić, nie, przeciwnika. Oj, na żółtym. Na żółtym też by było ok, ale chciałem coś innego zupełnie. Ależ zaświeciło. Dawaj, dawaj, Atreusie. Ale ładnie wyciągamy, nie? Ładnie wyciągamy tą Alwę. O, czerwone to już uwaga.
A ja tam tyr? Czy on zabił po raz pierwszy? Atak z lewej strony! A tak, mamy! Mamy ten ogień! I to jest niesamowite! Kurde, chciałem podnieść ten... Niestety... Kurde, no! Dobra, niech będzie ten kamień. Rozkojarzyłem się, bo chciałem o tym tyrze troszkę, ale... Praktycznie całe zdrowie, żeśmy stracili niepotrzebnie. Dobra. A, trzeba przełamać, tak? Dobra. Ostro. Ty, że wszystko dobrze? Nie. Nie. Ty żyjesz. Co my tutaj mamy? Czas odnowienia jest lepszy. Rond. Dobra, niech będzie to. No i tu jest ogólnie tarcza i jest oczywiście dodatek do tego, nie? Fajnie, fajne. To jest naprawdę spoko. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.